Polska kontra Japonia. Oczywiście powoli zapełniają się krzesełka. Najpierw reprezentacja Japonii. Bramkarze, stację Polski, a w niej dzisiaj Szymon Klimowski w bramce oraz Mikołaj Szczepkowski. Sędziować dziś będzie Kanadyjczyk Troy Murray oraz Włoch Omar Pinie. Na liniach Sebastian Bedynek, Austriak i Słowak. Zwycięstwa na swoim koncie. Japończycy, tak jak powiedziałem, to jest jeden z faworytów do awansu. Połóż Ślusarczyk, Sterbens, Maciaś, drugi Maciaś. Ślusarczyk osamotniony, pozostali zjechali do zmiany. Ślusarczyk, ale backhandem próbował zaskoczyć bramkarza, no i sprzed linii bramkowej wyłuskali krążek Japończycy. Jeszcze zamieszanie potworne przed japońską bramką, ale uratowali się Azjaci. Takahashi. Zabraliśmy krążek, okazja dla Polaków, ale świetnie broni Issa Otsuka. Okubo. Okubo minął dwóch naszych zawodników. Na trzecim się zatrzymał, ale znowu oddajemy krążek za darmo. Japończycy blisko naszej bramki. Na szczęście nie zorientował się, że jest tak blisko Sasanuma. Jeszcze kolejny strzał i znowu Szczepkowski. Musimy zawiązać akcji w strefie ataku, a jeszcze możemy stracić gola. Musiał interweniować Szczepkowski. Jeszcze ratujemy się wybiciem. Mamy przewagę jednego hokeisty i zamiast atakować... Maciaś. Szefer. Teraz zamieszanie. Pusta bramka. Gol! W dobrym momencie Patryk Kusak najeżdżał na krążek. Jest gol dla polskiego zespołu. Wykorzystaliśmy ten moment popełnionego błędu przez Japończyków. Nie docierają do celu. Morita. Teraz dobre rozegranie, gol! 1-1, 3. Bardzo szybkie podania. Odsłonięta polska bramka. I na razie przewagi są najistotniejsze w tym spotkaniu. Kasai, Szczepkowski nie złapał krążka. Na szczęście nie było nikogo, kto mógłby go dobić. Jeszcze jedna próba Szczepkowskiego. Oni w dzisiejszym meczu. Kolejna wrzutka, Szczepkowski. I Kusak, gdyby udało się przejąć ten krążek. Zderzenie Kusaka. Zdołał pchnąć krążek rękawicą, wpadł z całym. Mają gola, to łapią ten piąty, szósty bieg i jest szansa dla Japonii. Dobrze, że nie zamknął do tego obrazu, co widzieliśmy w pierwszej tercji, ależ się urwali Japończycy. Szansa, Szczepkowski jeszcze dobitka, gol! 2-1 dla Japonii. Tracimy gola na własne życzenie. Już udało się przetrwać osłabienie, już udało się uratować w tej trudnej sytuacji. Odbił krążek Szczepkowski, wróbel już nie mógł nic zrobić. Tsutsumi, Suzuki, Suzuki, Szczepkowski, jeszcze dobitka, znowu Szczepkowski. Dobrze Polacy, Maćkowski, nie przeszedł jednak krążek. Oła, ależ dogranie, 3-1 dla Japonii, ta asysta Oły kapitalna. Nie miał tutaj nic do powiedzenia Szczepkowski. I Japonia cieszy się już z dwubramkowego prowadzenia, ale fenomenalnie wypatrzył Oła swojego kolegę z zespołu. Nie miał... A tymczasem... Toko. Znowu świetne dogranie. Okazja i gol. 4-1. Rozbijają nas Japończycy, ale trzeba chwalić za asysty. Znakomite są te dogrania reprezentantów Japonii. Szczepkowski tym razem pokonany w sytuacji... Sam na sam, znów w przewadze, trafia do naszej bramki Japonia. Kusak. Jeszcze okazja, gol! Jest 2-4. Piotr Ciepielewski backhandem, ale skutecznie.
akcję, to prawda. Doskonale ustawione celowniki, oczywiście, że tak, ale jeżeli nie będzie, Tyjczycy prawdopodobnie awansują, no ale to melodia przyszłości, a Polacy przed szansą, świetna okazja. Dobrze, teraz Ślusarczyk będzie kolejny raz sam na sam, Ślusarczyk i broni reprezentant Japonii, ale... A jest jednak taka decyzja sędziego, a jednak będzie rzut karny, a nie kara na reprezentację Japonii, zatem będzie miał... Będzie próbował pokonać japońskiego bramkarza. Maciaś, ale bardzo pewnie broni Issa Tamura. Nie dał rady Krzysztof Maciaś. I gol! 5-2, zupełnie zasłonięty nasz bramkarz Takahashi. Zdecydował się na taki strzał od niechcenia. A Hodor zasłonił ca... Ciepielewski, Ciepielewski! Maciaś. Znowu gdzieś... A tu ten strzał... Pozostały. Grać będziemy w osłabieniu, chyba że stracimy gola. Murakoso, Toko, znowu rozrzucenie krążka i jest gol. Jest 6-2. Przymierzy Wando, posłał krążek tuż nad lodem. Niedługo czekali Japończycy, by dokumentować przewagę. Jeszcze okazja, gol! Ale nawet nie ma aż tak wielkiej radości w polskim zespole. Kusak, drugi gol na koncie tego zawodnika. Znów do... Nishikawa, Nishiwaki i gol! I 7-3. Dla Japonii. Jak tylko złapiemy wiatr, jak tylko złapiemy jakiś rytm, to Japończycy wyprowadzają kolejny cios. I Japończycy dogrywają ten mecz, ciesząc się bardzo. Aplikowali 7-krotnie krążek do polskiej bramki. Zasłużenie reprezentacji Japonii wygrywa z biało-czerwonymi. Kolejną pigułkę porażki w tym turnieju.